Kiedy robimy coś, co jest rzeczywiście dosyć potężnie matematycznie przeliczane, czyli tak jak reglan, i ja wiem, że niektórzy robią go na oko i im wychodzi, natomiast ja bym się mimo wszystko bała. Ja jestem taką duszą, która musi sobie to po prostu poprzeliczać i mieć co do oczka i wtedy jestem spokojna, że mi to wyjdzie. Co nie znaczy, że nie wyjdzie, jeżeli ktoś robi na oko, ale jeżeli już chcemy korzystać z tabelki, to oznacza, że musimy zrobić porządną próbkę. U mnie próbki czasami wychodzą rewelacyjnie, ale najczęściej niestety zwodzą mnie na manowce. I wynika to nie z tego, że próbki ogólnie tak mają, tylko z tego, że ja robię je nie do końca tak, jak powinno się robić i czasami niechlujnie i za szybko. Ale tym razem zrobiłam taką próbkę, którą powinno się robić. Czyli po pierwsze, próbka musi być duża. Koniec. Nie robimy 10 oczek na 10 rzędów, bo to jest za mało, żeby cokolwiek zmierzyć. Ja mam tutaj 32 oczka na nie wiem ile rzędów, nie w kwadracie jak widać, ale na tyle, żeby można było sobie zmierzyć również na wysokość. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Próbkę zamykamy. Nie mierzymy nigdy próbki na drucie, ponieważ kiedy te oczka są na drucie, to one mają tendencję do tego, żeby się rozciągać. Próbka zamknięta oznacza, że te oczka są takiej szerokości, ta próbka, jakiej rzeczywiście będzie w gotowej dzianinie. Więc nigdy nie mierzymy tego na drucie. I trzecia rzecz i bardzo ważna. Naszą próbkę robimy w obramowaniu ściegu francuskiego, czyli ściegu, gdzie po każdej stronie robimy tylko prawe oczka. Ten ścieg powoduje, że nic nam się nie zawija. Ja tą próbkę mogę poukładać jak chcę, przyklepać ją i ona leży. Dlaczego tak? W ten sposób udaje nam się rzeczywiście zmierzyć to, co mamy zmierzyć. I to jest próbka, w której na 99,9% zrobimy rzeczywiście nasze pomiary w ten sposób, żeby później to, co nam wyjdzie, było idealne. Oczywiście robimy próbkę z włóczki na drutach docelowych. I teraz mierzenie tego, wiadomo, mierzymy sobie dowolnie, tak żeby nam się dobrze czytało. Liczymy sobie oczka na 8 cm, na 4 cm, to nie ma znaczenia. Tabelka przeliczy i tak wszystko bez żadnego problemu. Gdyby ktoś chciał na wysokość, to też sobie spokojnie może to zmierzyć. Takich próbek niektórzy zostawiają. Ja ich nie zostawiam, ja je później pruję i wykorzystuję włóczkę do zrobienia dalszej części sweterka, ale tak powinna wyglądać próbka zrobiona porządnie. Zresztą widać, nadal jest kłębek, nie cięłam nitki, za sekundę to spruję. Czyli pomiary próbki, wiadomo, mierzymy ją i wpisujemy do tabelki. I teraz spójrzmy sobie na tabelkę. Mam wpisane, z mojej próbki wynika, że 10 oczek daje mi 5 cm. Zmierzyłam w pionie na wszelki wypadek, 11 rzędów daje 4 cm. Powinnam jeszcze wpisać, że robię to na drutach 3,75. Tego akurat jeszcze nie wpisałam. Mogę sobie wpisać. Proszę bardzo, to akurat niczego nie zmieni. Gdybym potrzebowała 100 cm, to musiałabym nabrać 200 oczek, ale my przechodzimy do rozliczania reglanu i musimy jeszcze zmierzyć obwody w sweterku. I teraz możemy sobie mierzyć na sobie. To jest jeden pomysł, a drugi pomysł to jest złapanie sweterka, który jest dla nas dobry i którego wielkość chcemy odtworzyć, przynajmniej w obrębie szerokości w biuście i rękawów. I teraz gdzie mierzymy? Mierzymy tu, czyli tuż pod pachą. To jest jedno miejsce. I drugie miejsce, które mierzymy, to jest rękaw. I teraz jak go mierzymy? Układamy go sobie równiutko. Też mierzymy na poziomie pachy, ale uwaga, nie na skos. Tak? Tak, jakbyśmy wzdłuż jednego rzędu oczek biegły. I trzecie miejsce, w którym mierzymy, to jest dekolt. I teraz możemy sobie wybrać bluzkę, sweterek, gdzie dekolt odpowiada nam szerokością, wielkością, tak? I go sobie obmierzyć mniej więcej. Ale jest też sposób na to, żeby zmierzyć dekolt na sobie. Bierzemy fragment włóczki albo nitki i układamy go sobie na szyi tak mniej więcej, jakiej wielkości dekolt ma być, a potem mierzymy, ile tej nitki nam poszło na zrobienie tego fałszywego dekoltu. Więc mierzenie dekoltu robimy na dwa sposoby. Albo na czymś gotowym, albo na, po prostu na sobie. I te wielkości też wpisujemy do tabelki. Mi wyszło, że rękaw powinien mieć 35 cm, około 100 cm na poziomie biustu i około 65 cm w dekolcie. To jest dosyć duży dekolt, ale
Akurat taki sobie wymyśliłam. Poza tym będziemy tak robić ten sweterek, że w razie czego dekolt będzie można jeszcze nieco zwęzić. Tabelka resztę przelicza nam w zasadzie sama. Uwaga, zwracamy uwagę właśnie na nasze oczka, które mają, z których ma się składać dekolt, czyli 130 oczek. I ja tradycyjnie wpisałam, że 6 oczek dodam później przy podkrojach pach. Tabelka zaznaczyła mi na kolorowo, gdzie mam zjechać. I powiedziała mi, że mam nabrać 132 oczka. Między 130 a 132 różnica nie jest za duża, więc ja rzeczywiście będę wychodzić od tego miejsca i biec później spokojnie w górę. Czyli nabiorę na dzień dobry 132 oczka, dzieląc je w następujący sposób. 48 oczek tył, 18 rękaw, 48 przód, 18 drugi rękaw.